Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Jako trójka jest bezwarunkowe pozwolenie na jedzenie. I to jest też czasami ciężki element, bo on mówi o tym, że możemy. Jeść tak naprawdę wszystkie produkty. Oczywiście znowu tutaj muszę zaznaczyć, że z wykluczeniem tych, które mamy, na które mamy uczulenie, nietolerancję czy z powodu religijnych, etycznych e, czy kulturowych. No ale to jest też dzielenie, niedzielenie jedzenia na te zdrowe i niezdrowe. To jest często kontrowersyjna kwestia, bo e, to jest takie naturalne, że dzielimy właśnie to jedzenie na te zdrowe i niezdrowe, i często słyszę naokoło ludzi, o, zjem teraz owoców, bo one są zdrowe, bla, bla. I inteligentne jedzenie uczy tutaj, że oczywiście nie, e, nie przekreślam żadnej e, żadnych wartości odżywczych owoców, ale to jedzenie jest na równi. E, nigdzie to, to takie większe, bardziej odżywcze jedzenie nie jest, że tak powiem, na pedestale. Na przykład, jeśli zjemy czekoladę, to ona będzie miała tę samą, tak jakby, wartość moralną dla nas, co truskawki, i nie będziemy na przykład czuć poczucia winy z tego powodu, że jedliśmy czekoladę. I oczywiście dalsze elementy uczą nas na przykład tego, że jedzenie czekolady raczej nie będzie najlepszym wyborem na przykład na siadanie, kolację, obiad. Oczywiście. I oczywiście, oczywiście. Ale też uczy nas, że. Jedzenie mają różne wartości odżywcze i będą mieć różny czas, kiedy nam się to po prostu przyda. I jedzenie, na przykład, zbilansowanego śniadania, będzie super opcją, na przykład, dla większości, bo będzie nas, na przykład, dłużej trzymać sytem. A na przykład, jedzenie samych słodyczy na obiad może nie być najlepszym rozwiązaniem, bo będziemy czuć się nieco Pewnie osłabieni, a nie przynosi nam też to na przykład żadnego, żadnych takich makroskładników, których potrzebujemy. Na przykład. Bo to też chyba jest tak, że jak wielu z nas wydaje się na początku, że właśnie w momencie, kiedy pozwolimy sobie na wszystko, to rzucimy się na te chipsy. To nawet jeśli się rzucimy tego pierwszego dnia na chipsy, to za mm -hmm. chwilę nasz organizm po prostu będzie miał ochotę na coś. Innego, na coś może tak. bardziej odżywczego. I jakby też jest chyba OK, właśnie pozwolić sobie na takie rzeczy, które były kiedyś zakazane, bo przez to one stracą tą swoją moc kuszenia nas i zrozumiemy, mm -hmm. że może właśnie, może właśnie ta śliwka jest maksymalnie apetyczna i kusząca w tym momencie, kiedy już zjedliśmy tyle zakazane chipsy. A ty, jak mówisz, to jest bardzo częsta. E częsta obawa ludzi, którzy właśnie przychodzą na intuicyjne jedzenie, i słyszą, że mogą jeść wszystko. I jeśli ktoś właśnie um, świeżo przychodzi po różnych dietach, które zakazywało, e, zakazywało, na przykład e, te diety zakazywały pewnych produktów, to bardzo możliwe, że się rzucimy po prostu na nie i rzucimy się na te wszystkie produkty, które gdzieś tam były w głowie u nas limitowane. I zakazywane, sorry. I bardzo często właśnie autorki same nawet intuicyjnego jedzenia struktury nazywają to miesiącem miodowym, czyli czas, kiedy czas, kiedy jemy sporo i czasami chaotycznie i jemy na przykład właśnie te przysłowiowe lody na śniadanie, obiad, kolację. I to jest OK, ale po pewnym czasie następuje habituacja, to po pierwsze, czyli... Coś traci dla nas tą wyjątkowość po, po jakimś czasie i nie wywołuje u nas aż takich emocji, i też zauważamy to, że um, nie czujemy się właśnie zbytnio komfortowo, jeśli jemy same takie rzeczy. Um, ale również w intuicyjnym jedzeniu poleca się oswajanie jedzenia. Ja też to lubię nazywać legalizacją jedzenia, bo często mamy jakieś zakazane produkty i fajnie jest je sobie po prostu wprowadzić nie wszystko naraz, bo to może okazać się dla nas złym pomysłem i może mocno nas um, przygnieść. Tak, przytłoczyć mocno, bo na przykład zmiany w ciele stają się bardzo szybkie, albo na przykład my czujemy się bardzo źle. I też poczciwiny jest jeszcze znowu bardzo mocno, bo nie przerobiliśmy znowu tego podejścia. I stopniowe po prostu wprowadzanie ich do swojego, swojego życia i obserwowanie, czy tak naprawdę stało się coś złego z nami, czy nie, jeśli zjedliśmy te produkty. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.